Jeśli udzielasz się w sieci, to na pewno chociażby raz spotkał Cię jakiś niemiły hejt. Nie wiem, mógł to być na przykład jakiś debil z Twojej szkoły czy to jakiś twój przygłupi koleżka, nieważne. Zapewne kiedyś się tym mocno przejąłeś, spokojnie, też tak miałem, więc się nie przejmuj. Aktualnie, jak dobrze wiecie, jestem twórcą na YouTube i hejt jakby jest normalną częścią tego całego procesu tworzenia, bo zawsze nie znajdzie jakiś idiota, który cię po prostu będzie obrażał. To jest część algorytmu jakby na tej platformie. Nigdy nie było i nie będzie twórcy, który, którego nie spotkały miłe niemiłe słowa ze strony widzów. A po obejrzeniu tego filmu, zmienisz swoje podejście do hejtu, który spotyka cię na co dzień. Zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą poruszę w tym filmie, będzie pozytywna krytyka czyli coś, czego tak naprawdę każdy z nas potrzebuje. Oczywiście istnieją normalni ludzie, którzy, ludzie, którzy potrafią obiektywnie cię skrytykować i doradzić twórcy co można zmienić na lepsze w, w swojej twórczości znam osobiście kilka takich osób, które oglądają moje filmy i podobają mi się te filmy, ale mimo wszystko zawsze mi powiedzą, jeżeli coś im nie pasuje, co można by zrobić lepiej albo po prostu co mógłbym, co mógłbym zmienić aby te filmy się jeszcze przyjemniej oglądało pozytywna krytyka jest bardzo ważnym elementem twórczości nieważne czy to twórczość na YouTubie, po prostu Chodzi o jakikolwiek projekt, pomaga to przede wszystkim w samodoskonaleniu i w swojej samoocenie że jednak w tym, co robisz, przydadzą się jakieś zmiany. I przecież wszyscy dobrze wiemy, że nikt nie jest nieomylny i każdy potrzebuje czasem coś zmienić w tym, co robi. Drugą rzeczą są hejterzy. Myślisz, że nigdy nie byłem hejtowany za to, co teraz robię? Pewnie, że byłem i to nieraz. Słyszałem nieraz takie rzeczy. Wojtek, nudne do twoje filmy, lepiej robić się pajaca przed ekranem, bo to dobry content, lepiej się to ogląda, oglądalność skoczy. mówi, że wszystko jest złe, co ty robisz, jesteś jakiś przyjebany. No i teraz odpowiem tym ludziom. Czy ktoś cię kurwa zmusza, żebyś oglądał moje filmy? Ja się pytam po prostu, czy ktoś się od tego zmusza? To jest kanał dla ambitnych osób, które chcą coś zmienić w swoim życiu, jeśli, od, jeśli odpowiada ci twoje mało ambitne i oparte na prostych przyjemnościach życie, to sobie tak żyj. Oglądaj dalej te pornosy i wpierdolaj te chipsy przed ekranem. Smacznego ci życzę. Ale no, nie obrażaj nikogo, bo to jest kanał dla ambitnych ludzi, którzy chcą coś zmienić na lepsze. Ja jestem sobą i niczego nie udaję. Mam totalnie gdzieś co ludzie nie myślą, naprawdę. Ty mój drogi widzu też przyjmij taką właśnie taktykę odnośnie hejtu. Negatywne opinie na mój temat jeszcze bardziej motywują mnie do tego, co robię i do dalszego samorozwoju. I dziękuję wszystkim ambitnym, moim ambitnym widzom, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu, którzy oglądają moje filmy i chcą coś z nich wynieść. Dziękuję wam wszystkim, bo to jest niesamowita dawka wsparcia, a z hejterami też powiedziałem, co bym zrobił. Jak reagowałem na hejt w przeszłości? Odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedyś zupełnie inaczej reagowałem na krytykę, to... Przejmowałem się tym i po prostu miałem łzy same napływały do oczu, co nie? Fakt faktem miałem wtedy 12-13 lat. Nie chodzi tutaj o twórcze w internecie, bo kanał na YouTube założyłem w ubiegłym roku dopiero Także generalnie chodzi o to, o życie społeczne, tak, byłem nie. często szkalowany i wytykany palcami w podstawówce, wtedy to bolało, no i to wtedy nawet bardzo bolało, bym powiedział, wiadomo, że każdy miał wtedy coś za uszami i na pewno każdy z nas miał takie problemy w przeszłości, gdyby teraz ktoś zachowywał się w taki sposób wobec mnie, nie wiem, obrażał, wyzywał mnie... To bym powiedział no aha, aha, no i co dalej? Ale, ale chcesz robić siebie tego się już się, tak? No jak widać z biegiem lat podejście do krytyki diametralnie się zmienia, hejterzy będą są i byli, jakby to jest naturalna część procesu wybicia się w jakiejś dziedzinie. Podsumowanie, mój drogi widzu, jak widzisz nie warto przyjmować się hejtem, ludzie, którzy cię hejtują, zazdroszczą ci twojego zajebistego życia i źle im z tym, że niczego nie osiągnęli w przeciwieństwie do Ciebie jest im źle w swoim życiu, i po prostu jedyne co im zostało to krytykować ciebie i ambi innych ambitnych ludzi, którzy robią i zapierdalają po swoje. Rób dalej swoje, idź przed siebie, a oni nie się pogrążają w swoim, swoim beznadziejnym stylu życia. Tak samo robię, ja, bo wciąż się nie próbuję w swoim życiu i wrzucam treści, które mnie satysfakcjonują. Nie słucham opinii ludzi, którzy mówią, że rób, lepiej robicie pajaca. No jak kurwa, no rób sobie, sobie pajaca, proszę bardzo, ale mnie do tego nie zmuszaj, bo ja robię. Content dla wartościowych, wartościowych i ambitnych ludzi, i będę tutaj robił. Nie przyjmuj się tym, co robią inni, co mówią o tobie. Po prostu idź przed siebie i się rozwijaj. A w przyszłości sam sobie za to podziękujesz. Alleluja i do przodu. Pozdro.